Stoiska, zajęcia kreatywne, quizy i konkursy. A to wszystko w ramach drugiego Ponieckiego Dnia Wody. Zeszłoroczny festyn okazał się sukcesem, dlatego 22 marca plac przed Gminnym Centrum Kultury w Poniecu znów stanie się miejscem aktywnego dbania o środowisko i edukacji najmłodszych. Wiedzę ekologiczną będzie można zdobyć w najprzyjemniejszy sposób czyli przez zabawę i konkursy. Podczas festynu będzie miała też miejsce akcja zbiórki makulatury. Za każde 10 kg uczestnicy festynu otrzymają sadzonkę drzew. Poniecki dzień wody potrwa od 9 do 17.